Dzień dobry, już 16 marca, jak ten czas błyskawicznie leci. Mam nadzieję, że się widzimy i słyszymy. Część z Was być może miała okazję uczestniczyć w tej rozmowie, którą przed chwilą miałem z redaktorem Nizinkiewiczem z Rzeczpospolitej. Znajdziecie ją oczywiście na stronie rp.pl, ale też jak znam życie i redaktora Nizinkiewicza, jutro ekstrakt z niej w wydaniu papierowym Rzeczpospolitej. Rozmawialiśmy oczywiście w głównej mierze o tej wczorajszej wizycie w Morawieckiego, Kaczyńskiego, Fiali, Janszy na ogarniętej wojną Ukrainie w Kijowie. Wiele komentarzy już wczoraj po tej wizycie się pojawiło. Dzisiaj trzeba powiedzieć w części to, co zostało powiedziane wczoraj, ale też dodać jeszcze jeden wątek. Nie zmieniam zdania i nadal uważam, że symbolicznie ta wizyta była bardzo ważna. To jest budowanie morale Ukraińców. Tu nie chodzi o Kaczyńskiego i tu nie chodzi o Morawieckiego. Jeżeli oni będą próbowali w jakiś sposób rozegrać tę wizytę do swoich własnych celów, no to po prostu się ośmieszą, dlatego że przy takich okazjach cały reflektor, cały splendor, cała uwaga powinna być skierowana na Zełenskiego, na jego rząd, na gospodarzy. Bo tak to po prostu jest w takich sytuacjach, że nie ma co liczyć na efekt aureoli, ogrzanie się w świetle i tym podobne jeszcze historie. Wydaje mi się, że to dla Ukraińców naprawdę jest bardzo ważny sygnał, że państwo działa, że składane są i przyjmowane międzynarodowe wizyty na wysokim szczeblu, że działa, że państwo jest zauważane, widziane, że nie jest jakimś wykluczonym dzisiaj ze wspólnoty międzynarodowej przez przestraszoną wspólnotę międzynarodową bytem, tylko jak mówię, działa, funkcjonuje. Prezydent, premier, rozmowy, spotkania, delegacje, to jest coś, co bardzo buduje morale. I też tym wszystkim, którzy są wciąż w Kijowie, nie wyjechali, chcą walczyć, pokazuje, jeżeli ktoś przyjeżdża, że to dodaje siły po prostu, co tu dużo mówić. I to też, ja mówię ze swojego doświadczenia, też wcześniejszej pracy, takie gesty symboliczne czasami są po prostu bardzo ważne. Więc dobrze, że to się stało w tym wymiarze symbolicznym. Natomiast trzeba sobie też zadać pytania o konkrety. Pierwszy konkret to jest to przygotowanie tej wizyty. Ja mam nadzieję, ale to jest taki techniczny, natomiast ważny, trzeba to zadać, to pytanie. Przy takiej wizycie, o tym już mówiłem wczoraj, narażone jest życie nie tylko samej delegacji tych 3 czy 4 osób, ale setek ludzi, którzy pracują przy takiej wizycie, bo taka wizyta musi zaangażować przede wszystkim służby wywiadowcze, musi zaangażować służby sojuszników, którzy w tym momencie też poinformowani o niej muszą pewne rzeczy zabezpieczyć. Ona angażuje wojska specjalne, które w takich sytuacjach też zwykle towarzyszą i się uaktywniają. Ona też jest narażeniem w pewnym sensie na szwank gospodarzy, tak? Dlatego że oni, funkcjonując w pewnym systemie ukryć takich taktycznych, no bo wiadomo przecież, że jest ileś grup rosyjskich najemników, którzy po prostu próbują Zełenskiego zamordować. Tutaj dochodzi do pewnej ekspozycji i tutaj też trzeba to wszystko zważyć i zmierzyć, czy ja swoim pokazaniem się nie ściągam na kogoś jakiegoś nieszczęścia. Ale to jest techniczna rzecz, rozumiem, że ona została ogarnięta. Natomiast są dwa poważniejsze pytania. Pierwsze, to jest pytanie dotyczące tego, jaki był mandat tej delegacji, bo mandatu, jak się okazuje, Rady Europejskiej, wbrew temu, co mówiono, czy mandatu NATO nie było. Dworczyk i inni przedstawiciele rządu zapewniali, że to jest misja Rady Europejskiej. Rada Europejska, jak wiecie, to jest ciało złożone z przywódców wszystkich państw tworzących Unię Europejską. Nie było takiego mandatu. Nikt jakby ich nie wysłał tam w imieniu Rady Europejskiej czy Unii Europejskiej. Oni sami pojechali, informując o tym, że jadą w jakiejś formule mniej lub bardziej oficjalnej. Nie było też uzgodnienia z NATO. Oni tam nie pojechali jako wysłannicy NATO. Oni pojechali tam jako wysłannicy Polski, Czech i Słowenii. No i pytanie, więc nie było tego mandatu, to jest drugie pytanie, dlaczego go nie było, dlaczego go nie można było załatwić, dlaczego nie można było zorganizować tego mandatu tak, żeby ten przyjazd był dużo silniejszy, mocniejszy, również w tym symbolicznym wymiarze. A trzecie pytanie to dlaczego nie ma konkretów?
minister Dworczyk na konferencji zapowiadał, że jadąc tam i Kaczyński, i Morawiecki zaoferują pakiet pomocowy, czy pakiet wsparcia Ukrainie, którego jeszcze świat nie widział. Pakiet taki, który uzasadni wszystko i cały sens tej wizyty będzie właśnie w nim. Natomiast nic takiego się nie pojawiło, nic takiego nie padło. Być może my o czymś nie wiemy, ale jeżeli nie wiemy, to być może powinniśmy zostać dzisiaj przez pana Kaczyńskiego i pana Morawieckiego poinformowani, co takiego zostało zaoferowane Ukrainie, co zostało przywiezione, dlatego że Ukraina symbolami wojny nie wygra. Wojny nie wygrywa się. Znaczy, symbole są bardzo ważne w tym świecie, kiedy wszystko odbywa się też często bardzo na emocjach, w mediach społecznościowych, w tych wszystkich kanałach, gdzie, no mówię, emocje są bardzo ważne. Natomiast pytanie, co konkretnie tym Ukraińcom przywieźliśmy do tego, żeby oni mogli tę wojnę bardziej wygrać, a nie przegrać. Czego dzisiaj potrzebują konkretnie Ukraińcy? Ukraińcy potrzebują przede wszystkim broni. Wiemy o tym, że bardzo dobrze sprawdzają się na Ukrainie te zestawy Piorun, przeciwlotnicze ręczne, te zestawy Piorun, które operują do wysokości tam 4 chyba kilometrów, o ile dobrze pamiętam. To jest taka zupdate'owana wersja tych wyrzutni Grom. One podobno idealnie sobie radzą w warunkach tamtej wojny. Bywają bardziej efektywne od słynnych Stingerów. Dostarczamy je Ukrainie, powinniśmy dostarczać, czy NATO dostarcza, powinniśmy dostarczać ich jeszcze więcej, skoro to tak dobrze działa i sprawdza się w powstrzymywaniu tej bandyckiej napaści. A więc potrzebują zestawów przeciwrakietowych, przeciwlotniczych, potrzebują zestawów rakietowych, wyrzutni rakietowych, potrzebują więcej dronów, systemów bezzałogowych. Słyszeliście na pewno, jak wspaniale Ukraińcy radzą sobie z tymi tureckimi dronami TB2, które załatwiają kolejne cele rosyjskie, choć tak naprawdę są wielkie, powolne, głośne i miały służyć zupełnie do czego innego, bo głównie do rozpoznania. Natomiast okazują się po prostu potężną bronią ofensywną i staną się, podobnie jak nasze pioruny, już się pewnie stały bestsellerem w tej chwili, bo wiecie, na czym też, jaki jest wymiar tej wojny. Wszystko zostało wyciągnięte z garażu. Rosjanie wszystko wyciągnęli z garażu. To jest pole walki, a więc rzeczywiście uzbrojenie sprawdza się w warunkach bojowych i od razu widać, co coś jest warte, a co jest po prostu szajsem i propagandą. Więc nasze pioruny już pewnie będą zamawiane teraz w obłędnych ilościach, podobnie jak te tureckie TB2. Takie są reguły wojny, więc Ukraińcy potrzebują bardzo mocno dzisiaj przede wszystkim naszej broni, potrzebują naszego wsparcia w ich aspiracjach politycznych. To bardzo źle, że nie jesteśmy w stanie im dzisiaj jako wspólnota europejska zaproponować nawet statusu kandydata do Unii Europejskiej, który tak naprawdę w niczym nas nie zobowiązuje, a mógłby być dla nich bardzo ważnym symbolem. To się powinno stać jak najszybciej. To też nie zostało im wczoraj przywiezione, tylko poparcie Polski i delegacji dlatego. No i po trzecie, potrzebują też bardzo konkretnych działań w zakresie zaostrzenia sankcji w stosunku do Rosji. Te sankcje są potrzebne i my naprawdę nie zrobiliśmy jeszcze wszystkiego, co powinniśmy zrobić. Proszę zwrócić uwagę na to, że tiry rosyjskie i białoruskie wciąż jeżdżą po Polsce. Tak jak wczoraj mówiłem, trzeba to natychmiast zablokować. I nie obywatele powinni to robić, tylko rząd, który jednocześnie znajdzie też narzędzia i środki do tego, żeby pomóc tym, którzy z granicy jeszcze wciąż próbują jakoś żyć, kantorom, zajazdom, agencjom celnym i tak dalej. Ale to rząd powinien blokować. Dzisiaj rząd, kiedy mówi, a my musimy poczekać na Unię, my musimy zapytać w Brukselę, to nieprawda, rząd to może zrobić. Rząd to może zrobić i rząd to powinien zrobić. Dzisiaj powinniśmy też zacząć zastanawiać się nad tym, jak najszybciej w całej Unii Europejskiej odejść od rosyjskich paliw. No mówiłem wam wczoraj, 600-700 milionów euro dziennie pompujemy Putinowi na to, żeby sobie kupował broń, tankując paliwo do naszych samochodów. Ludzie, to po prostu nie może tak wyglądać. A więc my dzisiaj musimy sprawić, żeby te sankcje nałożone na Rosję były realne, były skuteczne i rzeczywiście powstrzymały Putina przed eskalacją tego konfliktu. Wydaje się, że dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym on spróbuje rzucić wszystko na jedną szalę, jeszcze zrobić jakieś ostatnie uderzenie, jakieś pewnie mordercze, jakieś kompletnie paranoiczne, po to, żeby przy tym stole negocjacyjnym wypracować sobie jak największą pozycję i żeby
że powiedzieć, nie no kurna, jednak ja tu rządzę i ja tu daję radę, w sytuacji, w której rady nie daje. Kijowa do tej pory nie zdobył, grzęźnie mu ta ofensywa w różnych miejscach, zabili mu czwartego generała wczoraj, jeżeli liczyć w Tuszajewa, tego Czeczeńca, to pięć już generałów stracił, czyli pięć razy więcej niż w całej wojnie w Afganistanie Rosja straciła. To naprawdę nie jest dla nich kolorowy obrazek, mimo że mają tego wojska i mają też mnóstwo żołnierzy, których są w stanie rzucić na śmierć, zgodnie ze starą zasadą ludzi u nas mnoga i traktowania ich jak mięso armatnie. To jest cały czas ta myśl taktyczna znana z rosyjskiego dowodzenia, słynna, anegdotyczna zasada marszałka Żukowa, że najlepszą metodą rozminowania pola jest atak piechoty. To jest dokładnie takie myślenie o życiu ludzkim, to jest dokładnie takie ważenie wartości życia tych poborowych, których dzisiaj do armii się wciela. To szaleństwo trzeba zatrzymać jak najszybciej. A jak najszybciej to oznacza dając jak największą militarną przewagę Ukraińcom, jak najbardziej wykrwawiając gospodarczo rosyjską gospodarkę, która dzisiaj służy zbrodniczym celom i jak najszybciej destabilizując władzę Putina tak, żeby upadł, mówiąc zupełnie wprost. Bo jeżeli nie upadnie, tylko jeżeli ten konflikt będzie dalej się gdzieś snuł, grzał i chodził po bokach, no to dojdzie do sytuacji, w której będzie nas szantażował, szczuł, kombinował, robił nam wojny hybrydowe i tysiące innych rzeczy przez następne lata, a my sobie po prostu na to nie możemy pozwolić. Dlatego podsumowując wątek tej wczorajszej wizyty, symbolicznie ok. Jeżeli chodzi o konkrety, na razie nie znamy żadnych konkretów. Zapowiedź Kaczyńskiego o tym, że dobrze by było zainstalować tam jakąś misję pokojową NATO, to jest jakaś mrzonka na razie, zupełnie niczym nie poparta, bo po pierwsze taka misja musiałaby mieć mandat ONZ-u, kto to w ONZ-cie przegłosuje. ONZ zresztą poza UNICEF-em i UNHCR-em po raz kolejny pokazuje, że jest doskonale zbędny w tej rzeczywistości międzynarodowej, którą dzisiaj mamy. Do niczego po prostu nie służy, do niczego się nie przydaje. Po drugie, pojawienie się tam żołnierzy NATO oznacza natychmiastowe strzelanki z rosyjskimi żołnierzami i wojnę globalną z NATO, więc jak on by chciał to zrobić? Po co chciałby to zrobić? To nie jest żaden konkret, który usłyszeliśmy. A więc symbolicznie ok, symbolami Ukraińcy, choć są ważne, wojny nie wygrają, są konkrety. Panie Kaczyński, panie Morawiecki, pokażcie nam konkrety. Sprawa samolotów nadal jest otwarta, nie wiemy, nadal nie ma konkretów. Być może to jeszcze gdzieś miele. Amerykanie dzisiaj wysłali sygnał ok, ale przecież Ukraińcy mają jeszcze 56 chyba myśliwców, wykonują 5 do 10 lotów bojowych dziennie, więc może to nie jest dzisiaj najpilniejsze, nie wiem, bo nie znam aż tak dobrze sytuacji militarnej tam, natomiast wiem, że dzisiaj musimy Ukraińcom pomóc się przed tą agresją obronić i każdy dzień pracuje na korzyść Ukrainy dzisiaj, bo wykrwawia Rosję putinowską i ten bandycki reżim, który doprowadził do tej dramatycznej sytuacji, której nikt z nas przecież nie oczekiwał ani się nie spodziewał. Jest jeszcze jeden wątek, o którym chcę powiedzieć. Wiecie, że w przyszłym tygodniu do Europy przyjeżdża Joe Biden, będzie w NATO, przyjedzie do Polski, prawdopodobnie przyszły chyba piątek, o ile dobrze pamiętam, czy czwartek, 25. Będzie tutaj pewnie znowu dużo wielkich słów, tylko też jest pytanie dzisiaj do naszego rządu. Mówiłem o tym też u Jacka Nizinkiewicza. Okej, Kaczyński mówi, że popiera walkę Ukraińców, ale czy on popiera cele, o które oni walczą? Zełenski mówi wprost, że to, co oni dzisiaj robią na Ukrainie, to jest po pierwsze oczywiście walka o niepodległość, o byt, ale to jest też kontynuacja Euromajdanu, Majdanu Godności. A jeżeli tak, to znaczy to jest opowiedzenie się za europejskimi wartościami, za Ukrainą, która szanuje praworządność, która chce wejść do europejskiego świata wartości. Kaczyński też chce, żebyśmy wrócili do europejskiego świata wartości? O to dziś go trzeba też pytać. Czy on chce, żebyśmy wrócili na ścieżkę praworządności? Żebyśmy przestali toczyć te idiotyczne spory z Brukselą, które toczymy zupełnie po nic, co blokuje nam pieniądze w tak trudnej sytuacji gospodarczej, w której dziś jesteśmy? Czy to jest rzeczywiście ta rzecz, którą on jest gotów zrobić? Czy on jest gotów wyegzorcyzmować dzisiaj całe swoje otoczenie polityczne, żeby już więcej nie było mizianek z Orbanem, tym pożytecznym idiotą Putina w Unii Europejskiej i innymi takimi jak Salvini, jak Le Pen i inną putinowską agenturą i rodziną Putina, która tu wciąż będzie sączyła w ten putinowski jad?
czy on jest gotów to zrobić, zwłaszcza w sytuacji, w której prawdopodobnie, niestety mówię to, sondaże na to wskazują, może jeszcze los się odwróci i niestety żadna misja Donalda Tuska pewnie tu nie pomoże. Mówię to ze smutkiem. Opozycja ma niestety szansę przegrać wybory na Węgrzech, bo sondaże dają dzisiaj, jeszcze w tym czasie wojny, rosnące poparcie Orbanowi. Czy rzeczywiście Kaczyński jest gotów dzisiaj zakotwiczyć Polskę w Unii Europejskiej w sytuacji, w której wyrywał tę kotwicę europejską przez ostatnich kilka lat z niezwykłą wręcz konsekwencją i pracowitością? To jest pytanie, które dzisiaj musimy mu zadać. To jest pytanie, które musimy dzisiaj postawić. I mam nadzieję, że usłyszymy na nie odpowiedź. Chciałbym ją usłyszeć, bo pozwoliłoby wiedzieć wreszcie, gdzie jest białe, a gdzie jest czarne, że odwołam się do klasyka i wiedzieć, z kim mamy do czynienia naprawdę. Czy mamy do czynienia z ludźmi, którzy naprawdę pewne rzeczy zaczęli rozumieć, czy to znowu z jakąś mimikrą polityczną, której mamy już po kokardę i nie mamy na to ani czasu, ani sił. Moi drodzy, dzisiaj trzeba nam też takiego bardzo twardego, i to podkreślam cały czas, myślenia o bezpieczeństwie Polski w tym wszystkim. Dlatego my nie przestaniemy wołać o dodatkowe baterie Patriot dla Polski, o Himarsy, o te wszystkie środki, których dzisiaj potrzebujemy, bo zapewnienia i symbolika nas nie obroni. Piękne słowa, niezależnie od tego, czy będą padały z ust Bidena, czy z innych ust. I my dzisiaj też musimy, o tym będę dzisiaj jeszcze mówił, zwrócić bardzo baczną uwagę na polską gospodarkę, a jednocześnie zwrócić uwagę na zmianę emocji społecznej, która zdaje się chyba będzie nadciągała w nieunikniony sposób. Mówiłem tu już o tym, że z takiego pobudzenia, poruszenia, z takiej walki też o każdego ukraińskiego uchodźcę, który do nas przybywa, zaczynamy chyba przechodzić w taki moment, w którym zaczyna być coraz więcej gniewu, frustracji, zmęczenia, zniechęcenia. Państwo się zabiera do przejmowania tej odpowiedzialności jak po prostu pies do jeża, to trwa, to powinno zupełnie inaczej wyglądać. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że usłyszycie dzisiaj jednej z naszych propozycji, poprawki też do tej specustawy, która pozwoli stworzyć, znaczy założyć, że jeżeli przekazujemy jakąś pulę środków na pomoc ukraińskim uchodźcom i powinniśmy to robić, to jakaś część tej pomocy powinna też posłużyć jako tarcza osłonowa w tej sytuacji dla polskich firm i dla polskich przedsiębiorców, dla polskich pracowników, bo oni też są ofiarami i będą coraz bardziej ofiarami tej wojny. To nie chodzi o to, żeby nie pomagać Ukraińcom, tylko żeby pomagając Ukraińcom jeszcze więcej, jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, pomóc też tym ofiarom polskim tej wojny, które nie będą oczywiście, jak Ukraińcy uciekali przed bombami, przed krwią, przed śmiercią, to jest zupełnie inna miara, ale będą dzisiaj tracili swoje biznesy, swoje miejsca pracy, swoje źródła dochodu, bo sytuacja wojenna zrobiła się taka, jak się zrobiła. Tyle paliwo kosztuje, ile kosztuje, tyle, choć mogłoby kosztować inaczej, bo to, co dzisiaj kupujemy po 8 zł, kupowane było przez firmy paliwowe po 3 albo 4 zł. Natomiast zrobienie tego w taki sposób, żeby jakiś procent tej pomocy, mniejszy niż połowa, ale jednak znaczący, tworzył tarczę osłonową dla Polaków, którzy z tym kryzysem się zmagają, może być też dobrym narzędziem do rozładowywania tych społecznych napięć, które mogą powstać. Ja tego doświadczałem w wielu krajach, w których pracowała Dobra Fabryka, widziałem to, jak lokalne rządy mówiły: ok, chcecie wejść z pomocą, bardzo dobrze, ale jeżeli to ma działać i ma nie dojść do jakichś ekscesów, do jakichś napięć, do jakichś długofalowych złych skutków i zniesienia tej waszej pomocy, to jakiś procent, 10-15, musicie zainwestować w programy pomocowe dla lokalnej ludności, wśród której żyją ci uchodźcy, na przykład Rohingya w Bangladeszu, którzy przyszli z Birmy, z Mianmy, czy w Kongo. Musicie jakąś część poświęcić też zabezpieczeniu, stabilizacji tego lokalnego środowiska, z którym wtedy lepiej zintegruje się cała ta grupa uchodźcza. Mądre państwo powinno myśleć właśnie w ten sposób. Jak pomóc Ukraińcom, pomagając jednocześnie Polakom, żeby byli jeszcze bardziej skłonni do pomagania Ukraińcom, nie w perspektywie tygodnia czy dwóch tygodni, ale w perspektywie miesięcy i lat, bo to będzie to wyzwanie zostaje z nami przecież na lata. Część ludzi wróci do Ukrainy, ale część nie. Część będzie chciała tutaj zostać. Ja mówiłem wam o tym, że mamy
Ja mam do czynienia z rodzinami z dziećmi niepełnosprawnymi. Trudno, żeby one nie uciekały, jeżeli miały taką możliwość. Jeżeli dziecka, które się nie porusza, nie chodzi, nie kontaktuje się, no nie będziesz ciągał do schronu w tej z powrotem co 15 minut, a jak z zaparzeniem, z zaopatrzeniem w pieluchy, w środki przeciwodparzeniowe, w pianki do mycia, w takie rzeczy, jeżeli dziecko ma przeżyć, lepiej robić w Polsce. Ale wiecie, na przykład mamy tam pośredniczyłem w jakiś sposób w szukaniu kwaterunku dla kilku takich rodzin. Jedna z tych rodzin, wczoraj się okazało, chłopiec bardzo ciężko chory, który trafił do szpitala w Rzeszowie, miał dzisiaj trafić i mam nadzieję, że trafi do Centrum Zdrowia Dziecka, bo wczoraj poruszaliśmy niebo i ziemię. Okazało się, że są przeszkody formalne, bo ta specustawa ma poważne błędy. Myśmy próbowali je naprawić, ale nie wiem dlaczego wiele mądrych poprawek, wszyscy się skupili na bezkarności, nie zostało przegłosowanych. Oni przekroczyli granicę przez Węgry. I dojechali do Polski. Czy naprawdę możesz wymagać od człowieka, który ucieka od bomb, od wojny, że będzie patrzył, na które przejście graniczne ma bliżej i jak szybciej może wydostać się spod ostrzału? Jedzie tędy, którędy jest najkrócej i gdzie będzie mógł ocalić własne dziecko. A oni wjechali przez Węgry, a więc teoretycznie nie mają prawa do żadnego świadczenia w Polsce. Mimo, że przyjechali tutaj z dzieckiem tak samo chorym, jak inne dzieci. Wiecie, co się dzieje w placówkach Straży Granicznej, które dzisiaj muszą wydawać potwierdzenia przekroczenia granicy, bo system nie może sobie tego zobaczyć z automatu i nie może być tak, że jakby skoro to jest w państwowym systemie, no to bo przecież Straż Graniczna ma to wpisane w swój system, to widzi to każdy urzędnik, który potrzebuje, tylko trzeba jechać. Stać dzień albo dwa w kolejce w Straży Granicznej w tym czy innym miejscu, żeby dostać bumagę, żeby dostać papier, który potwierdza, że te granice przekroczyłeś, która jest wydrukiem z systemu. To jest dodatkowe udręczanie tych ludzi, które nie powinno mieć miejsca i które będzie rodziło i pogłębiało tu dodatkowo frustrację. Będziemy oczywiście starali się apelować o zmianę tych przepisów, nowelizować tę ustawę. Mam nadzieję, że rozwiążemy z sukcesem te wszystkie rzeczy, które państwo się dzisiaj potyka i nie jest w stanie ich rozwiązać, a będzie tych wyzwań coraz więcej, wiecie. No widzicie, co się dzieje, jak mówię, w gospodarce. Jeżeli zapowiadają, jak mówię, inflację 15% czy 12%, no to sobie wyobraźcie, czym to się skończy, jaka będzie realnie ta inflacja. I tu też jest, na to jest recepta, jest odpowiedź, to znaczy jak najszybciej powinniśmy zacząć podróż w stronę euro. Nie ma żadnych powodów, żebyśmy o 15% mniej z tygodnia na tydzień zarabiali, skoro nie mają tego Litwini czy Słowacy. Zresztą będę dzisiaj o tym jeszcze więcej mówił, będziecie mogli słyszeć o receptach konkretnych, których dzisiaj potrzebujemy na całą tę sytuację, receptach wojskowych, receptach społecznych, receptach gospodarczych i wielu innych. Żałuję, że dzisiaj nie mamy wpływu realnego i formalnego na tę rzeczywistość, że nie jestem w stanie dzisiaj pójść, podpisać dokumentów, nacisnąć guzika i sprawić, żeby to weszło w życie. Mam nadzieję, że dacie nam to prawo, że powierzycie nam tę odpowiedzialność, że dacie nam ten mandat i że będziemy mogli was przekonać, że tak jak nie zawiedliśmy, stając na pierwszej linii działań, kiedy ten kryzys wybuchł, jako obywatele, jako eksperci, jako ci, którzy są dzisiaj politykami opozycji, a nie rządu, że zobaczyliście w tym nadzieję, że wierzycie, że zmiana jest naprawdę możliwa i poukładanie tych spraw poza tym całym politycznym bagienkiem w pragmatyczny, rzeczowy, szanujący życie i człowieka sposób jest po prostu w naszym zasięgu. Wszystkiego dobrego wam życzę. Życzę mimo wszystko spokojnego dnia. Do usłyszenia dzisiaj o 18:00 na specjalnym live'ie, na którym porozmawiamy o atomie. Dzisiaj o atomie. I po pierwsze o tych zagrożeniach, które wiążą się z, słyszymy co chwila, tu elektrownia atomowa na Ukrainie, zagrożona taka czy inna, czy rzeczywiście coś nam grozi, czy możemy czuć się bezpiecznie, ale też i o atomie, czy pić płyn Lugola, pod którym się dostaje trądziku, jak się go wypije za dużo i w niepotrzebnych ilościach, a nie broni się przed wciąż jeszcze nierealnymi zagrożeniami. Co z atomem u nas w Polsce, jeżeli chodzi o przestawianie się na nową energię, no i też pytanie, co wtedy z bezpieczeństwem, bo jeżeli jesteśmy w niespokojnym świecie, to taka siłownia atomowa może być, jak widzimy na Ukrainie, łakomym kąskiem dla kogoś, kto chciałby robić jakieś głupie rzeczy. O tym wszystkim dzisiaj o 18:00, a wcześniej jeszcze będziecie mogli zobaczyć się ze mną w jeszcze innym formacie, o którym na razie zmilczę, bo to niespodzianka. Ktoś tu napisał, że przy takim poziomie zadłużenia możemy pożegnać się z euro. No dobrze. A jeżeli byśmy na przykład powiedzieli sobie, że
że za rok podejmujemy taką decyzję, że wchodzimy do RM2 i w związku z powyższym za 2 czy 3 lata w euro jesteśmy, a rząd dostaje teraz rok na uporządkowanie i zadłużenia i kursu, tak żebyśmy wchodzili do strefy euro po właściwym kursie na 4,20, 4,30, to nie jest realne, a przynajmniej nie jest to na tyle ambitnym wyzwaniem, żeby spróbować się z nim zmierzyć. No dobrze, ale o tym będziemy mieli jeszcze czas porozmawiać też w innych formatach, bo o tym też oczywiście myślimy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. A, zapraszam też do naszego poradnika, jak obsługiwać specustawę dla wszystkich tych, którzy dzisiaj potrzebują dowiedzieć się, co przysługuje Ukraińcom, jak to załatwić. Nasi eksperci przygotowali bardzo konkretny poradnik, jest do pobrania na naszych stronach, znajdziecie go na naszych mediach społecznościowych. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.